Realizowanie międzynarodowych projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej to niemal specjalność bolesławskich placówek oświatowych. Prowadziły je i prowadzą i miejskie szkoły podstawowe i przedszkola. Samorząd bolesławiecki wspiera te placówki w tych działaniach, tym bardziej, że prezydent Bolesławca jest jednocześnie prezydentem Stowarzyszenia Gmin Polskich w Euroregionie Nysa. Pan prezydent jest przyjacielem naszego przedszkola, bardzo wspiera nasze przedszkola we wszystkich działaniach. To właśnie z inicjatywy pana prezydenta podjęliśmy współpracę zagraniczną. Zrealizowaliśmy już 6 projektów w ramach Euroregionu Nysa. Podsumowanie polskiej odsłony realizowanego projektu Zrób coś dobrego dla siebie odbyło się w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7, w którym funkcjonują oddziały integracyjne. Nasze przedszkole realizuje projekt Do Something Good for Yourself. Zrób coś dobrego dla siebie w ramach programu Erasmus+. W projekcie biorą udział nauczyciele z Węgier, Turcji, Grecji, Litwy i Polski. Tematyką projektu jest zdrowy tryb odżywiania i więcej aktywności fizycznej u dzieci, ponieważ zauważono problem otyłości u dzieci we wszystkich krajach biorących udział w projekcie, a także siedzący tryb życia spowodowany dostępem do technologii, telefony, komputery. W projekcie chodziło więc i o wymianę doświadczeń w propagowaniu zdrowego stylu życia i o wzajemne poznanie kultur krajów biorących w nim udział, bo ich specyfika również ma wpływ na realizowanie tego wyznaczonego celu. W projekcie poza polskimi nauczycielami udział wzięli nauczyciele z Węgier, Turcji, Grecji i Litwy. Odwiedziliśmy już Budapeszt na Węgrzech, gdzie rozmawialiśmy o różnych aktywnościach w szkole. Kłajpeda na Litwie. Oh yeah, visit Kłajpeda in Lithuania. Tematem spotkania było zdrowe odżywianie oraz piramida żywienia u dzieci. Wymienialiśmy się doświadczeniami i poznawaliśmy kulturę tych wspaniałych państw. Wizyta uczestników projektu w Polsce poświęcona była z kolei ćwiczeniom gimnastycznym, które są istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowy tryb życia. Ale ta wizyta bogata też była w atrakcyjne spotkania i zwiedzanie. W projekcie zaplanowane są jeszcze wyjazdy do Turcji i Grecji. My chcemy, żeby Bolesławiec był miastem otwartym i żebyśmy mieli przyjaciół w całej Europie. Mamy wiele doświadczeń, jeśli chodzi o współpracę przygraniczną w ramach euroregionu, especially in transborder three countries, Poland, Czech and Germany, but now we open for many other countries in Europe. Gratuluję wszystkim tego, że ten projekt się udaje, bo on nie był łatwy i nie jest łatwy, chociażby ze względu na pandemię. Mam nadzieję, że Polska i Bolesławiec się Państwu podoba. I hope you like Poland and Bolesławiec. Especially Bolesławiec. Udział uczestników projektu w kolejnych spotkaniach warsztatowych w poszczególnych krajach potwierdzany jest certyfikatami, które wręczono w trakcie spotkania. Chciałabym serdecznie powitać pana prezydenta. To jest dla nas wyjątkowe spotkanie. Dlatego proszę was, koleżanki, zorganizujcie tak wasz wyjazd do Grecji, żeby pan prezydent przyjechał z wami. My przygotujemy tam dla pana specjalne atrakcje. Obecność nauczycieli uczestniczących w projekcie w Bolesławcu poświęcona była ćwiczeniom fizycznym, które wpływają na zdrowy tryb życia. Zatem całkiem a propos było umieszczenie w programie spotkania tanecznej aktywności przedszkolaków, które odtańczyły znaną wszystkim Belgijkę. Ale nie wystarczyło samo oklaskiwanie tańczących przedszkolaków. W końcu trzeba też było samemu ruszyć do tanecznego kręgu.